Słuchajcie, już mi się skończył drugi ten żel wege. Znaczy, to jest napisane konkretnie. Żel pod prysznic, 200 ml, wegański, blue ginger. Słuchajcie, więc tak. Czy on pachnie piwem? Nie wiem, czemu ginger kojarzy mi się z piwem, no ale taki, tak jest. Taki ma właśnie niebieski, czyli blue, jak to jest napisane. Niebieskawy kolorek, lekko jest taki glutkowaty. Jest bardzo delikatnym zapachem. Jeżeli lubicie zapachy na ciele takiego żelu pod prysznic, delikatnego zapachu, to ten żel jest dla Was. Fakt, wysusza skórę. Po całości ja zużyłam sama tą całą tubelkę. Tubelka ma 250 ml. Starczyła mi na tydzień czasu codziennych kąpieli pod prysznicem. Nie w wannie, tylko pod prysznicem. Jest wegańskie. Słuchajcie, faktycznie delikatnie wysusza skórę. Trzeba koniecznie po każdej kąpieli się balsamować. Nawet powiedziałabym, że trochę więcej niż trochę wysusza skórę. No, bo nie wytrzymuje, nawet jak się dobrze nabalsamuje, to całego dnia skóra nie wytrzymuje. W odkrytych tutaj partiach, o tutaj, o nawet delikatnie widać, że już trzeba się pokremować. To jest kwestia jakichś tam 6-7 godzin, więc faktycznie dużo jeszcze czasu do następnej kąpieli przy dobrych wiatrach, ale faktycznie już trzeba by pokremować, pobalsamować ciało. Plusy? Nie uczula, delikatnie pachnie. Minus, no wysusza skórę jednak. Coś jeszcze chciałam na ten temat powiedzieć? Chyba nie. No może oprócz tego, że jest taki lekko faktycznie glutkowaty. Nie wylatuje. Chociaż faktycznie może i dobrze, bo faktycznie to stoi na tym, wiecie, tu na przykrywce, więc jak otworzycie, to by wylatało, a tak nie wylata, bo jest po prostu, o, tak jak widzicie, taki żelowa, no, dużo widzicie, taka żelowa konstrukcja, o, widzicie tu teraz, się tak kokosi, taka żelowa konstrukcja, to spływa delikatnie. Dobrze, już przechodzimy do drugiego, ostatniego produktu z tej serii. No i ostatni, mój trzeci, Original Source. Słuchajcie, ja powiem tak, dla ludzi, którzy uwielbiają miętę, uwielbiają, są zwolennikami, są amatorami mięty, to ten produkt jest dla Was. Słuchajcie, on jest tak no, mega miętowy, naprawdę mega, mega, mega. Już jak otwieramy, to już jest łocho. No i zapach miętowy ekstra. Ciało, kiedy je myjemy, bo to niby jest szampon i żel, ja nie używam jako szamponu, ale przypuszczam, że jak umyjemy nim włosy, to będziemy mieli odświeżone. Taka, słuchajcie, ta mięta, tak ciało tak wchłania ten zapach mięty, że aż kuje na ciele. No jest niemożliwe, naprawdę miętowy. Gdyby robiono gumę o takim smaku, to ja nie wiem, czy ktoś by się zdecydował na rzucie takiej gumy. No, odświeżyłby oddech na 24 godziny. Naprawdę mega, mega dla ulubieńców, dla... o Jezu, patrzcie, słowa mi brakuje. Dla lubiących po prostu miętę, ten produkt jest dla Was. Naprawdę odświeża. Przez chwilę też testowałam, no byłam skłonna, musiałam go użyć, może tak powiem, jako płynu AA, czyli do higieny intymnej. Nic się nie dzieje, nie piecze, ale słuchajcie, tak jak odświeża, to jesteście tak, no czuję się to orzeźwienie, czuję się tą miętę, czuję się tak, no super się czuję. Ja nie przepadam za miętą wcale, a tutaj jeszcze wiecie te 3x, czyli mega, 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 mega miętowe. No, powiem Wam, mówię, gdyby były gumy w takim smaku, no to super, to ja jestem za. Dwa, wegański, nic mi się z ciałem nie stało, nic nie dostałam, żadnej wysypki, nic mnie nie swędzi, wszystko jest w porządku. A tu jest napisane, unikać kontaktu z oczami. No zdecydowanie, jeżeli to bardzo odświeża, no to pewnie coś mogło mi się z oczami też stać. Także ja polecam dla zwolenników mięty. Tak. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Aha, jeszcze po skryptu. Słuchajcie, do poprzedniego produktu, tego niebieskiego, to jeszcze zapomniałam powiedzieć, że z tych trzech, które testuję, ten niebieski naprawdę się najbardziej z wszystkich pienił.
no wystarczyło naprawdę tylko taki glutek postawić w zlewie i słuchajcie, cały zlew piany. Także no naprawdę. Myślę, że bardzo dobrze by się sprawdził jako piana do wanny. Także już teraz się żegnam z Wami. Pa, pa.